ja opuściłem szpital już prawie 2 lata temu i nie angażowałem się w sprawy szpitala. Doszło do mnie, że prezes zamierza wprowadzić szereg rozwiązań, które podwyższą jakość tego szpitala. No, byłem spokojny. Natomiast zaniepokoiło mnie, gdy dowiedziałem się, że zostawiłem szpital z długami. Co raz już Państwu mówię, bez dodatkowych pytań, nie ma żadnych długów szpital. Szpital zawsze przynosił dochody. Na starym szpitalu była taka pozycja i w nowym szpitalu też, która się nazywa amortyzacja. Na starym szpitalu 5 milionów, a jak Państwo wiecie, ustawowie pozywali zarachowanie i miał swój poziom wyposażenia. I ta amortyzacja w momencie przeniesienia do tego wspaniałego obiektu wzrosła z 5 do 29 milionów. Więc nie ma takich cudów, żeby jakiś szpital w Polsce, przynajmniej mi znany, z dnia na dzień dostał więcej pieniędzy od Narodowego Funduszu Zdrowia i zarobił na tą pozycję. Ale absolutnie nazywanie amortyzacji długiem jest dużym nieporozumieniem i na powiedziałbym, że nie przyzwoitością. Nie można założyć, która wypracowała ogromny sukces, jaki jest nowy szpital, wykształciła się, umie podwyższyć poziom leczenia do poziomu naprawdę europejskiego. Nie można mówić, że oni swoją działalnością zadłużają szpital. I to spowodowało, że dzisiaj na tym spotkaniu jestem. Dodatkowo potwierdzam, że rzeczywiście zostawiłem w szpitalu. To są dane na koniec listopada, bo do późniejszych dni miałem dostępu. Ogromną sumę, bo 27-28 milionów złotych na lokatach bankowych i to są prawdziwe pieniądze, to nie są pieniądze takie jak amortyzacja, które z roku na rok maleją i te 29, o których mówiłem w tej chwili, prawdopodobnie wynosi 20 milionów, a docelowo za kilka lat będzie wynosiło 12 milionów i szpital obsłuży tą amortyzację. Ale oprócz tych pieniędzy na lokatach, muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że już nie jako dyrektor, a jako odwołany dyrektor chodziłem do sądu, żeby zakończyć sprawę nad limitów z roku 2009 i tą sprawę wygrałem. I jest to 6 milionów, kolejne 6 milionów złotych, które powinny trafić do szpitala. A przypomnę, że wtedy byliśmy jedynym szpitalem z województwa pomorskiego, który do NFZ-u wystąpił o zapłacenie nadlimitu. Po prostu nie zgodziliśmy się na to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił nadlimity w kwocie o wiele mniejszej niż nam się należy. I myśmy tą pełną kwotę wygrali i te 6 milionów doszło, a więc mogę powiedzieć, że to, co zostawiłem w szpitalu, to jest kwota znacznie przewracająca 30 milionów złotych, a amortyzacja, powtarzam jeszcze raz, to nie jest dług, jest to wartość odtworzeniowa, która w sposób naturalny na tym obiekcie, zarówno jeśli chodzi o jego mury, jak i wyposażenie, będzie zmierzała do tej kwoty, którą szpital, zakładam jeszcze dodatkowo, że finansowa wyłuchanie zdrowia się nie poroczy, szpital sam usług.